Cześć, witajcie serdecznie. Za nami State of Play. Więc e, akurat ten był, uważam, nie był rewelacyjny, ale chyba jeden z lepszych, jakie ostatnio w ogóle sony przygotowało. Zrobiłem sobie, słuchajcie, krótką listę gier. Gier tylko tych, które mnie interesują. Więc, e, więc no cóż, jedziemy, jedziemy, jedziemy po kolei. Parę słów na temat każdego tytułu. A na końcu walniemy sobie takie podsumowanie delikatne tego wszystkiego, co Sony nam pokazało na ostatnim State of Play. Słuchajcie, zaczęli od Astrobota, I am Astrobot, fajna muzyczka w sumie, i co już, darmowe DLC, 10 skórek, gierka odniosła sukces, fajnie się sprzedała chyba też, całkiem, może nie jakoś bardzo, ale tam chyba nie najgorsza sprzedaż. Podobno wzór do naśladowania jako platformówka. Fajna sprawa, mam nadzieję, że to się stanie. Astrobot się stanie nową maskotką Sonego, bo po prostu brakuje im i to by było coś po prostu idealnie. Idealnie by się wpasowało e, jako ich maskotka. Astrobot pasuje, po prostu pasuje. Świetnie się kojarzy z PlayStation 5. Każdy sobie może w tego pierwszego Astrobota zagrać, bo jest preinstalowany na każdym playaku, więc polecam sprawdzić sobie Astrobota. Sprawdzicie też przy okazji możliwości nowego pada i nie tylko. Słuchajcie, kolejną grą, którą nam pokazali było Hell Is Us, czyli my to piekło. Muszę przyznać, że na początku miałem skojarzenia do jakiegoś gameplay dead-stranding, coś tego, tu jakieś drony, jakieś kaptury. No, ale szybko moje, e, e, że tak powiem myśli zostały rozwiane, bo pokazano gameplay i już wiedziałem, że to nie dead-stranding. Ale równie ciekawy tytuł, tak? Jestem bardzo ciekaw, wygląda intrygująco, wygląda fajnie. Czuć już tu w tej grafice taki sznyt właśnie tych konsol, powiedzmy, nowej generacji. Walka, okej. Okay. No, jak to zawsze, ja słuchajcie, mówię looking forward, czyli patrzę do przodu, jestem ciekaw, co z tego będzie, więc czekamy, czekamy na jakieś bardziej obszerne materiały. Gra również będzie dostępna na Xboxie. Kolejnym tytułem, którym pokazali, to jest Metro na VRA. Lubię Metro, fajnie. Cieszę się, że posiadacze VRA dostaną jakąś konkretną grę. Więc no cóż, Metro, fajna seria. Czekam na kolejne Metro takie jak ten ostatni Metro Exodus. Zresztą mam na płytce na PlayStation 5 i sobie niedługo też będę chciał je ograć. Skończyłem na Xboxie. No dobra, co dalej mamy? Dalej mamy taką grę jak Arch Age Chronicles. MMO, RPG e, z kooperacją. Walka wygląda całkiem ciekawie. Gra zresztą też całkiem ciekawie się prezentuje. Też dodam od siebie Looking Forward. Też również będziemy mogli sprawdzić tą grę na Xboxie. Tam też będzie dostępna. Wygląda naprawdę, naprawdę całkiem spoko. E, tutaj teraz przejdę do gościa, który zrobił Los Odysseya, czyli Hironobu Sakaguchi. Fajnie. Fajnie widzieć go z powrotem na dużych konsolach. Mowa o gierce Fantazja Neo Dimensions dostępna na iOSy. Fajnie, że trafia na duże konsole. Miejmy nadzieję, że to się fajnie przyjmie i chłop wróci do robienia zarąbistych RPG ów na duże sprzęty, że ktoś go przytuli, więc muzyka podobno też jest od Uematsu, więc czekamy, czekamy. Chętnie sobie sprawdzę. Również dostępna na Xbox, jakby to kogoś interesowało. Tła rysowane, No ja ufam temu gościowi. Uwielbiam Lost Odyssey, uwielbiam jego gry. Może te ostatnie mniej, bo coś tam on na Nintendo Wii robił, nie wiem, nie, nie grałem, nie wiem jak ten tytuł dajcie znać, ale ufam mu, wierzę w jego powrót, bo jest to jedna z naszych legend growych, które dały światu cudowne gry. Kolejny RPG to Dragon Age: Wild Guard. I, I muszę przyznać, że ten gameplay Niby spoko, tam jakieś kombinowanie, coś z tymi czarami, jakieś nie wiem, łączenie, czy tych czarów. Nie moje klimaty. Ja nie jestem, powiem Wam szczerze, żadnego Dragon Age'a nie skończyłem, nie grałem w żadnego Dragon Age'a jakoś nałogowo. No, nie moja bajka, nie moja bajka, więc ja Dragon Age'a totalny mech, ale nie mówię nie. Alan Wake 2 DLC. Mam nadzieję, że to będzie w końcu DLC z prawdziwego zdarzenia, no bo nie oszukujmy się, to pierwsze DLC, no to śmiech na sali. Kupiłem to, ale szczerze tam grałem trochę i no, no nie tego, nie na takie DLC czekałem, może tak, więc, ale ok, wychodzi fajnie, zapowiada się na takie coś bardziej konkretnego niż to pierwsze DLC, więc chętnie sprawdzę, tym bardziej, że zakupiłem tą wersję taką full. I tam dostęp do tego drugiego DLC też pewnie będę miał, więc tak czy siak sprawdzimy. E, Hitman VR, fajnie, kolejna gra na VR. -a. Hitman pasuje jak najbardziej, ok. Nie będę tu się mówi jakoś bardzo na tym tematem rozwodził. Kto chce, no to oczywiście. No, taka jest posłuchana VR-zy, że szczerze to chyba posiadacz vr na ten moment przyjmie absolutnie wszystko. No, może nie wszystko. No, i tutaj słuchajcie, rzecz, która wyciekła już wcześniej, na którą czekaliśmy. Ja też rzucałem grafiki, figurki, e, też dawali ostatnio jakąś książkę, jakiś tom. No, chodzi o Soul, River, Soul Rivera, no, może pełna nazwa Legacy of Kane, Soul River 1 i 2, remastered. I szkoda, tak, szkoda, że to nie jest remake, bo ta gra, przynajmniej ten pierwszy Soul River, zasługuje na pełnoprawnego, zarobistego remake'a. No, ale jak ktoś mówi, lepszy ryc niż nic. Też cieszę się, że to nie jest taki remaster. Ach, macie, wiecie, pociągnięta rozdzielczość, troszkę lepsze teksturki, tylko troszeczkę to lepiej wygląda. To nie jest taki hamski remaster, tylko taki troszeczkę lepszy remaster. Pozmieniali to wszystko, żeby to fajniej wyglądało. Fajnie cieszę się, bo chciałem właśnie sobie ograć na Dreamcastie, bo mam, ale w zasadzie już poczekam na wersję na duże konsole. Mam nadzieję, że wyjdzie. W pudełeczku, bo bardzo, bardzo miło by mi było. No i cóż, wygląda ok, tak jak wspomniałem. No jednak, remake, no tu powinien być remake. Zresztą każdy to w sieci mówi, że to ta seria to zasługuje na porządne odświeżenie. Kolejnym tytułem, który mnie nie interesuje, ale wpisałem, ponieważ jest to też już, można powiedzieć, legendarna marka dynasty Warriors Origins. Wychodzi na początku przyszłego roku. roku. Zobaczymy. Co z tego będzie, ale tak jak Wam wspomniałem, no u mnie raczej mm, wspomniałem, bo wypada wspomnieć. No i tutaj mam tak, LEGO Horizon'a. Powiem Wam szczerze tego Horizon'a, no to Sony ma tyle fajnych marek, a tak się uwalili na tego Horizon'a, że ja naprawdę tego nie rozumiem. I to nawet nie jest ich jedno z najlepszych IP, bo to żeby jeszcze było naprawdę jedno z ich najlepszych IP, okej okay, walcie, róbcie z tym wszystko co chcecie, aczkolwiek to też co za dużo to niezdrowo. No i przejdę do kolejnego, y, kolejnej zapowiedzi, czyli Horizon Remaster, która też już wyciekła, wiedzieliśmy wcześniej, że to będzie. No cóż, no jeszcze wołają za to 10 dolarów, matko boska, przecież wy to powinniście dać za darmo, dajcie tym ludziom to za darmo. Masz, kurczę, masz już tą kopię na czwórkę, wkładaj płytkę, pobieraj za darmo, a nie 10 dolarów za, no... Szanujmy się, naprawdę, w obecnej sytuacji, no to powinni mieć gesty. i... Mniej ciągnąć za to 10 dolców, tym bardziej, że to jest gra, która naprawdę niedawno miała premierę, dalej fajnie wygląda. A jak ktoś chce zagrać w lepszą wersję, no to zawsze może sobie na PC zagrać w lepszą wersję, więc dziwna sprawa. No ale co ja mogę, co ja mogę? Steral Blade DLC od znierem, kompilacja będzie nierowej, klimaty będą nier, bardzo fajny tytuł, polecam. Fajnie to wygląda, ciekawie to wygląda. Oprócz tego dorzucili wam. Fotomod, więc możemy sobie super fajne zdjęcia robić, jakby to kogoś interesowało. Sama gra bardzo fajna. Ja jeszcze mam ją, to jest, leży na kupce wstydu. Będę chciał w tym roku jeszcze w Stellar Blade zagrać i przekonać się, bo wszyscy chwalą, że to jest jeden z lepszych tytułów w tym roku. Więcej gier na PlayStation 5 Pro, no i tutaj z tym PlayStation 5 Pro powiem wam szczerze, że to jest taka sytuacja jak i z Xbox One, MX. -em. Maciek o tym wspominał, ale to mówię, nie, nie chodzi nawet, czy Maciek wspominał, bo to. No, tak samo wygląda, no nie ma się z czyli macie konsole, no i żyjcie aktualizacjami, bo nie mamy żadnej konkretnej gry e, na to. To tylko pokazuje, że naprawdę jest problem e, i w Sony, i w Microsoftie z wspieraniem takich konsol odpowiednimi gierkami. No, wszystko im się to po prostu i jednym, i drugim rozjeżdża. Ale o ile Sony zawsze potrafiło ten hype zbudować, zawsze potrafiło fajnie zaprezentować te swoje gry, sprzęty, tak powiem Wam, że ostatnio. Mam wrażenie, że ten blask nawet już u nich minął i chłopaki nie potrafią tego zaprezentować jak trzeba. No, pro powinno być pokazane z Final Fantasy, a tu nawet tą gierką na koniec, która ratuje całe to State of Play. Czyli mam tu na myśli kolejną, kolejną, może nie kolejną, ale drugą część. Nie kontynuację, ale drugą część Ghost of Tsushima, czyli Ghost of Jotei, Poprawcie mnie, jak to się mówi. Ale no, jakby to było, jakby. Ja wiem, że to było zaraz po, ale jakby nam dali jako. No tą grą zareklamowali, no ale nie mogli tą grą zareklamować, no bo jakby chcieli tą grą zareklamować, to musieliby ją wydać razem z PlayStation 5 Pro. A wiadomo, że gra jest na 2025 rok. Myślę, że to jest aktualna data, ponieważ naprawdę dużo, sporo nam pokazali. Sporo nam pokazali. I co mogę powiedzieć? Graficznie bardzo ładnie. Widać wiele elementów, które dostało boosta. Lepsza pogoda, więcej efektów cząsteczkowych, niebo super wygląda, te gwiazdy, śnieg się fajniej zachowuje, ten wiatr też podobno ma się fajniej zachowywać. Przede wszystkim będziemy mieli zarobisty draft distance dzięki PS5C i 5 Pro. To wszystko będzie fajniej lepiej wyglądać. Nie mam totalnie żadnego problemu, że gramy kobietą Po Alan Wake'u 2 już mi takie myśli totalnie, powiem Wam, zniknęły. Jak się w to będzie fajnie, zarobiście grać, to czemu i nie. I z tego co zauważyłem to tak, pies, była mowa o jakimś polowaniu, będziemy polować na zwierzęta, może będzie jakaś mechanika, na pewno ten pies będzie naszym kompanem, na pewno będzie nam pomagał w eliminowaniu przeciwników. Na pewno widziałem kurisagamy i broń palną i na pewno widziałem dual wielding na katanach, czyli będzie można walczyć dwiema katanami w tym samym momencie. Jestem ciekaw, jak ta gra się rozwinie dzięki PlayStation 5, o ile bardziej, więcej, lepiej dostaniemy. Powiem Wam, że trochę się obawiam, żeby to nie było coś takiego jak God of War 2018, a God of War, God of War Ragnarok. Mam nadzieję, że to nie będzie taka zmiana i niby się boję, ale jednak jestem z drugiej strony bardzo spokojny, ponieważ tak, gra się dzieje 300 lat później, jest zmieniony główny bohater. Jest jakby jednak nowa generacja i poniekąd wierzę, że naprawdę ta gra da radę i będzie się mocno, mocno różnić od swojego poprzednika. Na co liczę? Najbardziej liczę na to, że gra dostanie solidną opcję dekapitacji, rozcz rozczłonkowywania po prostu. No słuchajcie, machamy kataną, samo, sama jucha nie już mi nie wystarczy. Fajnie by było jakby się ubrania rozcinały, no i przede wszystkim... Ja wiem, że Ghost of Tsushima 1 miał taką delikatną tą dekapitację, coś to można było odciąć, ale ja bym chciał coś na miarę Ninja Gaidena 2, gdzie po prostu no wszystko lata dookoła. No jednak słuchaj, go, słuchajcie, gość, a w tym momencie gościuwa, będzie machać kataną, nie tylko kataną, więc no chciałbym zobaczyć zaawansowany model dekapitacji w całej gierce, jak to będzie fajniej wyglądać. Sam trailer... Kapitalny, świetny, świetna muzyka. Trochę zaleciał mi muzy niby dźwięki japońskie, ale brzmiało to wszystko jak w Red Dead Redemption 2 i też tak mi się to trochę skojarzyło. Jeszcze ten koń, tutaj jakiś ten. No wygląda to dla mnie, jeżeli ta, jeżeli ta gra tak graficznie będzie wyglądać na premierę, ja jestem content. Tylko czekam jeszcze na jakieś konkretne gameplaye i nowości, jakie mi zaprezentują. Na pewno muszą rozwinąć e, skradanie, żeby było jeszcze bardziej fajne, jeszcze bardziej satysfakcjonujące, żebyśmy więcej mogli. No i walka musi dostać jakiegoś jeszcze buffa, bo fajna była, ale szczerze dość szybko się gra przejadała. Chyba mają być też zmienne pory roku, to na pewno. Nie wiem, czy to pogoda będzie dynamiczna, czy znowu zależna od regionu. No ja jestem na tak i tak gra uratowała w moich oczach ten pokaz, aczkolwiek i tak uważam, że to był chyba najlepszy state of play, state of play w tym roku jaki dali. Aczkolwiek ten go Ghosta of Utah mogli sobie na tego swojego showcase'a zostawić, bo bardziej to tam pasowało, ale okej, okay, miło że dali, fajnie, czekam, najbardziej się właśnie jaram tym tytułem. Jakbym miał to ocenić, no to szczerze no średnio na jeża, ale i tak najlepiej z tego wszystkiego z tych state of playów, które, które miały, bo naprawdę trochę mnie tych gier interesuje. Chyba najbardziej chcę zobaczyć Soul Rivera Remastered, no i właśnie tego Ghost of IoT, który moim zdaniem damy ra dadzą radę i wypuszczą go tak w wrzesień-październik, a może nawet wakacje jak pierwszego Ghosta, czy chyba w maju, w czerwcu już nie pamiętam, kiedy Ghost of Sushi ma wyszedł. Myślę, że spokojnie ten e, przyszły rok jest do dowiezienia. To wszystko, kochani, dajcie znać, co wy o tym myślicie. Łapka, subskrypcja, żeby kanał się rozwijał i żebym dla Was nakręcał jak najwięcej materiałów, jak tylko mogę. Także mówię, ok, no szału nie było. Ja dostałem to, co chciałem, to dostałem, więc w mojej ocenie do zaakceptowania. Jakby to robili co miesiąc, bo nie kojarzę ich nie, oni to robią co trzy, chyba co kwartał, chyba to robią. No nic, kochani, to wszystko, trzymajcie się, cześć, jo!